Cześć ziomalki, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym vlogtoberze. Mamy poranek i od razu czuję się lepiej, taka rzeźka, wiecie, super. No idziemy z Arturem na śniadanie, dzisiaj Artur ma imieniny. Prezent już dostał wcześniej, bo to był łączony z dniem chłopaka, mówiłam Wam zestaw do tatuażu. I zabieram go na śniadanie, zarezerwowałam stolik na 10:00, także najpierw ogarnę dzieci, a potem rodzice idą sobie na śniadanko. Jedziemy do Tobi. Skorzystamy, ja jeszcze muszę się, jak widzicie, ogarnąć, wykąpać, bo jestem w stroju do ćwiczeń. Ale witam Was bardzo serdecznie, rozpoczynamy nowy vlogtober. Ja już jestem gotowa, wykąpana, ogarnięta. Zakładam dzisiaj taką sukienko, widzicie, sweter. Zastanawiam się, czy pod to jeszcze nie założyć spodenek. Chyba założę, do tego mam buty pasujące. I tak idę na śniadanie, czekam na Artura, właśnie pojechał za wyślinę. No i co, i zbieramy się. Ładne słoneczko. No i tutaj idziemy na śniadanko. Z drugiej strony pewnie. I jesteśmy już. Powiem Wam, że świeci słoneczko, jest całkiem ciepło. Bardzo ładny jest ten Tobi kawery tutaj, taki różowy, ciekawy, stary, ale w środku nigdy nie byłam i też już jestem podekscytowana. Idzie Artur, zabieram mojego solenizanta. Idziemy na śniadanie. Hejka kochani, powiem Wam co robię. Zajęłam się w końcu trochę ramkami i powiem Wam, że myślałam, że to będzie szybciej szło, a wcale nie idzie szybko, bo usuwanie z szybek, słuchajcie, tych plastików z prawej strony, z lewej, ciężko jest mi to podwadzić i przez to mi się dłużej schodzi i w ogóle ramki są tak jakby o parę milimetrów różnią się niż wielkość standardowych nawet zdjęć, więc prawie każde zdjęcie muszę przycinać. Na razie zrobiłam tyle, już Wam pokażę parę. Już Wam pokażę. Tutaj mam zdjęcie z moją przyjaciółką w łebie. Tutaj bardzo fajne zdjęcie Liliany, które bardzo lubię, takie czarno-białe. Tu mam zdjęcie na Starówce Warszawskiej z moją siostrą. Następnie z działki w Polsce, taki widzicie, zachód chyba to był słońca i Matysia tam jest w tle, nie wiem czy to dobrze widać. Tu zdjęcie taty z Lileczką podczas wakacji nad morzem. Muszę to wziąć trochę. Tu mam zdjęcie Lili z zeszłego roku, takie jesienne, jak rzuca liśćmi do góry i takie zdjęcie jest też na naszym Instagramie. W ogóle jak nas nie obserwujecie, to zaglądajcie nasz Instagram. Macie i w opisie, i chyba na początku filmu, pod koniec intro też jest informacja, jak się nazywamy na Instagramie. Tu jak Lileczka była malutka, jedno z moich ulubionych zdjęć, jak już siedziała. I to zdjęcie było podczas wakacji z moją mamą nad morzem, jak dziewczynki były małe, też Matysia taka rozchichana, świetne zdjęcia. Także wkładam dalej w te ramki, później robię przerwę i muszę zmontować dla Was film. Znaczy na dzisiaj mam, muszę zmontować na jutro. Tu rabuś świąteczny w zeszłym roku, powiedziałam rabuś, a on leży za aparatem i od razu ogonek mu śmiga. Tu Matysia jako taka myszka Miki. No superowe te zdjęcia są niektóre, naprawdę. Z prababcią tu Grand Canaria, o, a tu z prababcią. Także jest co robić, więc dalej sobie układam. Kawę już wypiłam. Wczoraj też skończyliśmy z Arturem oglądać, nie wiem czy Wam mówiłam, serial You. Dwa sezony i naprawdę Wam polecam, bo jest niezły. Nieźle świeci w ogóle słoneczko, zobaczcie, nie mogłam się ustawić, tak jak widzicie. No ale, słuchajcie. Najważniejsza rzecz. A, mam! Znalazłam.
Także mega fart. Zaczęłam szukać i po prostu wyleciał mi. I najważniejsze, że się znalazła obrączka. Bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że trzymaliście kciuki. To na pewno jest też poniekąd Wasza zasługa. No, taką mam nadzieję. Wiecie co? Ja zrobiłam te ramki, ale mam cały czas wrażenie, że jest niedosyt, że chciałam dodać więcej zdjęć rodzinnych, różnych, a że pominęłam niektóre zdjęcia, że jednak tych ramek jest za mało. Zobaczę, jak będę chciała ułożyć na tej ściance. To nie są ramki do przyklejenia, więc trochę lipa, bo jakby były do przyklejenia, to bym sobie je przykleiła, a tak to będę musiała czekać, aż mąż będzie miał wolne i mi je przyczepi. No, ale wiecie, pokażę Wam jeszcze takie dwie ramki, które włożyłam po prostu, nie miałam tak dużego zdjęcia, ale jeszcze poszukam, czy nie mam gdzieś takich dużych zdjęć i włożyłam obrazki. Zaraz Wam pokażę. Włożyłam taki fajny tramwaj, to mi się w ogóle z Pragą kojarzy, ja nie mam pojęcia, gdzie to jest. A w drugą włożyłam, jak widzicie, most w Londynie. Także tak wyglądają i zobaczę, czy to zostanie, czy po prostu wywołam jeszcze jakieś duże zdjęcia i cały czas mi się sypie z tych ramek, wiecie. O, tak sobie powycieram sweterek. No. Cały czas mi się trochę sypie z tych ramek, ale fajnie, porobiłam coś takiego troszeczkę innego. Ja bardzo lubię takie właśnie, wiecie, ozdoby, kreatywne rzeczy do robienia. To mi sprawia dużą radość. Tak właściwie to te ramki tutaj by pasowały. No dobra, zobaczymy dokładnie, gdzie one będą. Jeszcze porozmawiam z Arturem, bo tak nie chcę sama też, wiecie, decydować. I tyle. I w ogóle dzisiaj muszę zrobić jakiś deser. Mam ochotę na jakiś fajny deser, więc będę mu coś tam działała. Kupiłam wczoraj truskawki, mascarpone. Nie wiem, czy nie mam zamrożonego kawałka sera białego. Także wiecie, spontanicznie coś tam wymyślę po prostu na poczekaniu i zobaczę, co mi z tego wyjdzie. O, skarbuleczku, rabuś. Przestraszyłeś się, bo pan z poczty zadzwonił, tak? Pan listonosz dzwonił i kotek się schował tu przy pańci w foteliczku, tak? A spałem, powiedz sobie, tylko dzwonił jak szalony. U nas czasami, moi drodzy, jak przychodzi listonosz, to on nie zadzwoni normalnie, tylko tak. Zawał normalnie. Dobrze, że ja na przykład nie śpię teraz, albo się nad czymś mega nie skupiam. Montuję dla Was wprawdzie film, ale wiecie, no nie jestem aż tak mega skupiona, bo można czasami, uwierzcie mi, dostać lekkich palpitacji serca albo mega zawału. Tak, rabuś? Kotek się przestraszył i przyszedł do pańci. A się światło zmienia, bo naprawdę dzisiaj jest fajna pogoda. Wieje, powiem Wam, że wieje, ale jest naprawdę fajna. I jeszcze Wam nie powiedziałam a propos śniadania, że to śniadanie było bardzo smaczne dzisiaj w Tobim i w ogóle zaskoczyłam się, bo był Yorkshire pudding, który był przygotowany inaczej niż zwykle, bo był boczek w środku, a ja tak w życiu nie jadłam. Zawsze jadłam dorosta niedzielnego. Także powiem Wam, że się strasznie najadłam. Dobrze, że zrobiłam rano trening, ale coś mi słabo idzie w tym tygodniu. Moja nisko węglowodanowa dieta, przyznaję Wam się. Walczę z sobą, wiecie, mam wzloty i upadki, no ale chcę, żeby to był też tak jakby mój tryb życia, że sobie pozwolę i wiecie, i na loda czasami, i na batonika, ale jednak wracając do tych lepszych nawyków żywieniowych i do ćwiczeń. No, ale ogólnie idzie tak, słuchajcie, nie będę tutaj Was oszukiwać, szału nie ma, że tak powiem, niczego nie urywa. No dobra, ja dalej sobie tutaj ogarniam i odezwę się do Was później, bo jadę też po Lilę, może pojedziecie ze mną. Co mój kochany, ach ja. Dobry rabus, dobry rabulek. Och, jaki zmęczony kot, przerobiony. Muszę się powyciągać, bo jestem zarobiony, zmęczony jesienią i leżeniem. Wiecie, moi drodzy, jak rabuś jest zmęczony jesienią. To jest jesieniarz pierwsza klasa. Nic nie robi, śpi. Ewentualnie coś zje, trochę się pobawi. Żyć nie umierać, tak? Rabuś, mówię do Ciebie, hello. Kiciuś, rabuś? Lekceważy jak to kot. O, poszuram mu trochę. Spójrz chociaż. Łopusie. Umyłam truskawki, będę robiła deser i powiem Wam, że ciężko byłoby mi podać Wam przepis, bo go właśnie wymyślam, tak jakby na bieżąco.
Chcę wrzucić, o, jeszcze woda mi leci z truskawek. Chcę wrzucić truskawki do garnka i je troszeczkę podgotować z jakimś słodzikiem. I chcę zrobić serka mascarpone, zmiksować z bananem, z dwoma żółtkami jajek, dodać jakiegoś ekstraktu waniliowego, coś w tym stylu, zrobić taki po prostu krem, może dodam jeszcze trochę masła, zobaczę, śmietany nie mam, więc muszę troszeczkę kombinować. Potem poukładam to po prostu, skruszę dla dziewczyn ciasteczka, ułożę je na dole takie oto szklaneczki, wiecie, ciasteczka, ten krem co zrobię i na końcu jako studzę, to wyleję te truskaweczki i potem do lodówki. No i będzie bardzo fajny deserek. Taka moja, wiecie, wielka improwizacja można to nazwać. Także tworzę dzieło, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo miałam wam coś pokazać, co kupił mi mąż ostatnio. Mówiłam mu, że strasznie mi się podobały w Aździe kubki i kupił mi, zobaczcie, dwa kubki w prezencie. Te przepiękne kubki, no przecież to jest cudo, to jest myszka Miki, cudowna, z uszami, jest pięknie wykonana. Można też do zmywarki i do mikrofali, więc bajka. I taki kubuś, puchatek, uroczy, piękny, on już jest świąteczny, bo ma tutaj czapeczkę, ale wiecie, z tej strony jeszcze nie widać, no zobaczcie. No ja nie mogę się napatrzeć, to jest cudowne. Jest jeszcze kłapouchy, ale no nie kupił Artur mi tego kłapouchego, no bo to już trochę dużo tych kubków, wiecie, takich o nieregularnych też kształtach do wstawienia do szafki. No i trzy kubki, no to by było prawie 15 funtów, więc wzięliśmy dwa i tak mi się wydaje, że te były najładniejsze. Także mam takie piękne kubki, będę dzisiaj sobie robiła wieczorem herbatkę. Może odpalę jakiś nowy serial, zobaczę co tam ciekawego jest. No dobra, a teraz zabieram się za ten deser, bo słuchajcie, już jest 14:13 i niedługo muszę jechać po Lidl. I powiem wam w ogóle, że zaczyna mi się pojawiać jakiś katar i czuję się taka trochę, jakby mi było gorąco, taka trochę osłabiona. Dodatkowo mam takie wrażenie takiego muła trochę, znacie to uczucie i ja już tak patrzę i widzę po sobie, że już takie biedne oczki, oczęta mi się robią biedne, więc nie wiem, czy coś się nie święci i jakieś, wiecie, nie złapie mnie jesienne przeziębienie, bo nawet jak mówię, to już czuję takie coś, ale ja mam czasami tak, że dosłownie to jest jeden dzień, wiecie, wskoczę w piżamę po południu, pod kocyk, gorąca herbata, deserek, jakiś serial i możliwe, że to zwalczę i już jutro będzie ok, ewentualnie jutro jeszcze może coś być. Albo no niestety będzie to grubsza akcja, także trzymajcie kciuki, no bo vlogi, jak będę leżała w łóżku albo będę taka, wiecie, w piżamach chodząca, no to niestety będę czeresia chora, a chora czeresia to już jest czeresia, która nie nagrywa. Krem już zrobiony. Powiem wam, że dodałam do mascarpone skyra, po prostu rodzaj słoika, po prostu jakiś rodzaj słodzika, mascarpone, banana i wyszło bardzo, bardzo fajne, a teraz gotuję do pewnego momentu truskawki, ale chcę też, żeby one miały kawałki, więc dodałam też żelatynę, później ostudzę, zaleję deserki. Tu są pokruszone ciastka na dole, tutaj nie, bo to dla mnie, tu też są pokruszone ciastka i tu też. Zbieram się po Lidle, słuchajcie, muszę wziąć jeszcze klucze. Fajna jest nawet pogoda, nie biorę żadnej kurtki ani nic w ten deseń. Musiałam zostawić te truskawki, co widzieliście, do deseru i wystawiłam je na ogródek, dlatego że no muszą ostygnąć, trzeba zalać zimne, a same desery włożyłam do lodówki, więc myślę, że za jakieś 2 godzinki sobie zjemy. Obiadek już na dzisiaj też mamy, widzę, że mruga mi bateria, ale biorę aparat, może Lidla coś tam do was nagra. Cześć, kochani. Ja właśnie wróciłam od szkoły i jest super, super. Ze szkoły, kochani. Tylko, że robiłam reading noise znowu. W ogóle nie jest fajne, jest takie niefajne. Nie lubisz czegoś. Ale dzisiaj mieliśmy visitor i mówiła o nam o futures. I mama, wiesz, możesz przyjść do mojej szkoły jutro. Wiem. Tylko jutro. O, masz mało baterii. No to miałam super dzień w szkole. Koni, właśnie teraz robię porządki w biurku. Mam taki mes. Już tutaj trochę
tylko wam, żeby było czyściej. Ale tutaj jeszcze jest bardzo brudno. Ach, to nie, na to nie patrzcie do tego. Zrobiłam tak jakby rok temu, no. Sprzątam i koniec. Słuchajcie, tutaj jeszcze jest jeszcze mes, ale już tutaj lepiej zaczyna wyglądać. Tutaj i tutaj. Już nie jest taki mes jak wcześniej. I na tym chyba dzisiaj skończę, bo już robi się późno i no. No tak. Zobacz, jaki on jest kochany. Tylko nie za blisko, bo on nie jest jeszcze aż takim celebrytą. On potrzebuje medycyny. Zobacz, jak kocham tego. Jaki on jest gruba, tego, jak malutki. Lalunia, lalunia, nie? On jest taki chlubek. Lordzini mój. Zobacz, Lordzini. To znaczy, że on chce pod tym. No wiem. Jak tu nie kochać takiego ślicznego dzieciaka. Takiego dzieciaka, który zrujnował prawie nasze wakacje. Ja wam mówię, że on nie jest taki gruby, tylko on tak teraz wygląda, bo tak siedzi. A ja skończyłam montować, pieką mnie oczy, jest godzina, moi drodzy, za 12:21, dobra mama. Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Muszę odsłonić trochę roletę, bo jest jakoś tak ciemno. Witam was i powiem wam, że miałam rację, coś mnie pobierało wczoraj. Lila w nocy miała katar, wstawała wielokrotnie, także chyba coś przypełzało ze szkoły. A ja też, widzicie, wyglądam marnie. Ogarnęłam się tyle o ile, bo muszę jeszcze zawieźć Lilę do szkoły. Dzisiaj ma dosyć ważny dzień, a wiecie, tak jakby pobierają coś, ale jeszcze no, katar to nie choroba. Więc zobaczymy. Ja się czuję też osłabiona, mam takie przeszklone oczy. Nie boli mnie gardło, ale mam katar, boli mnie głowa, jestem taka, wiecie, po prostu przymulona. No, więc dzisiejszy dzień będzie raczej, wiecie, bardziej na sofie z książką i zrobię tyle, co muszę. Może prasowanie, jak dam radę. Obiad w sumie mam, to jest plus. No, bo zazwyczaj tak, jak wiecie, nie ma obiadu, a mama chora, to i tak musi coś zrobić do jedzenia. No i tak, w sumie, tak rozpoczynamy dzień. Zawiozę Lilę, pojadę jeszcze w jedno miejsce, załatwię coś. Dokładnie posłonkę dla kwiata. Tak, wiem, jestem pokręcona, ale wkurza mnie, bo nie mogę przynieść kwiata, którego kupiłam w Ikei do pokoju, bo nie ma ładnej osłonki i wkurza mnie to po prostu, więc pojadę, to może się tak trochę, wiecie, rozkręcę. Teraz wypiję witaminę C i dzisiaj, zdziwię was, ale dzisiejsze moje śniadanie zjem wcześniej, żeby trochę więcej energii, będzie to po prostu bułka, pasztet i ogórek. Bardzo rzadko jem takie coś, ale tak mnie naszło i stwierdziłam, że jak mam ochotę, to po prostu zjadam to. No, Mati zaraz idzie do szkoły, już jest koleżanka u niej na górze, Lila się ogarnia pomalutku. Dzisiaj ma być u nich w szkole jakiś poeta i jest dosyć popularny, także ona jest podekscytowana, bo Lila bardzo lubi w ogóle pisać opowiadania różne. Taka nasza mała pisarka, często o niej mówimy, że jest, ona ma bujną wyobraźnię i dosyć fajnie przelewa to wszystko na papier. Dobra, zabieram się za jedzenie, no i odezwę się do was później, zobaczymy, czy mnie tak położy w środku dnia, czy będzie jakaś drzemka. Czy jednak nie? Fajnie, że dziewczynki już nie są takie, wiecie, malutkie, bo jak były takie małe dzieci, a ja byłam chora, no to była mega lipa, bo no wiecie, no nie powiesz dziecku, ja się źle czuję, jestem chora. Dziecko to nie zrozumie, więc cały czas biegały, hałasowały, co chwilę coś chciały, a to jakieś sprzeczki między nimi i wtedy w ogóle nie można było tak jakby się zrelaksować, chwilę położyć czy coś. Teraz to już słuchajcie, jest bajka. Obie będą zresztą w szkole, więc ja mam ten czas trochę na regenerację. Cieszy mnie to. No i tak sobie myślę, że może to wszystko jest tak obcykane, że kobiety zostają mamami w dość młodym wieku w skali swojego życia, no bo wtedy jeszcze mają energię przetrwać nieprzespane noce i takie właśnie ciężkie momenty, jak są na przykład chore, czy dzieci jak są chore, a jak już dzieci, wiecie, wyrastają z tego bardzo młodego wieku, z takiego do 5 lat powiedzmy, no to już zaczynają być na tyle samodzielne i już mają swoje małe życie, że nie wiszą tak na rodzicach aż w 100%, nie potrzebują ich tak, wiecie, dogłębnie każdego dnia w każdej czynności. I wtedy, jak my jesteśmy już starsi rodzice, to łatwiej nam jest, wiecie, regenerować się właśnie w takich momentach, jak dzisiaj ja mogę, jak dziewczyny są w szkole. I jestem w aucie, Lilusia odstawiona.
Stoję sobie właśnie na światłach, no i jadę do sklepu po tą osłonkę i wracam do domu. I jestem, jak widzicie, pod B&Q. Zabieram Was ze sobą. Jak budowa u nas idzie do przodu, jeszcze niedawno nic tu nie było i naprzeciwko też nic kompletnie nie było, a tu już jest coraz więcej pracy zrobionej. Wróciłam do domu i nic dzisiaj nie idzie tak jak powinno. Był kurier, nie napisał SMS-a, nie zadzwonił, przyjechał, nie zostawił paczki, tylko pojechał i że będzie próba dostarczenia jutro. Wszystko fajnie, ekstra, tylko że ja zawożę dzieci i odbieram. I nie mam je czasami po prostu zwyczajnie w domu. Zawsze podaję numer telefonu, jak wiecie, mam dostać paczkę, żeby kurier się do mnie odezwał. Ale widać, że niektórym się firmom nie chce, a to było chyba z UPS-u. UPS, tak. No dobra, pokażę Wam, co kupiłam. Zobaczcie w ogóle, jaki niezły deal. Kupiłam taką zieloną donicę i ona była przeceniona z 10 funtów na 2. Serio, za 10 bym w życiu jej nie kupiła, bo ona wygląda na taką za 4 funty gdzieś. No ale za 2 funty całkiem nieźle, zielona, fajna. Ona była oznakowana jako do starczyków też, orchidei. Dziwne, bo ja myślałam, że muszą być przezroczyste, dajcie mi znać. No i tą ładniejszą, to kupiłam taką, zaraz ją otworzę. Ta kosztowała 8 funtów, powiem Wam, że to i tak była jedna z tańszych, bo podobały mi się takie za 16, za 12, no ale stwierdziłam, że to już jest trochę sporo, więc wzięłam taką, która też mi się spodoba, zobaczcie. Czarna z takim beżowym naokoło i ona jest dosyć duża, więc super, za nią zapłaciłam 8 funtów. Ładna jest, muszę ją tylko troszkę wyczyścić. No i oczywiście, słuchajcie, nie mogło być inaczej, wróciłam z kwiatem. Na poprawę nastroju, oczywiście to jest ściema osoby przeziębionej. Wyłączyła mi się bateria w momencie, kiedy chciałam Wam pokazać kwiatek, który kupiłam. Spodobały mi się jako bardzo dziwne liście, zobaczcie. I kolor jest taki ani zielony, ani niebieski. Ciekawy. Mam nadzieję, że nie ma jakichś, wiecie, robaczków i tak dalej. Patrzyłam wprawdzie. No i mam nadzieję, że nic tam nie ma, ale bardzo fajny, powiem Wam. Nie mam pojęcia, jak się go pielęgnuje, muszę poczytać. W ciepłym Blue Star, czyli to jest niebieska gwiazda, tak się nazywa ten kwiatek. I tutaj co on lubi? Nasłonecznione lubi. Nawozić raz do roku wiosną i latem. Można przycinać i nie podlewać jakoś tak za mocno, czyli spoko, nie powinien być wymagający i on pójdzie w tą doniczkę chyba, zaraz zobaczymy, całkiem fajnie, tylko wiecie co, ja go przesadzę, bo kupiłam też, słuchajcie, ziemię, kupiłam ziemię i tam gdzie mi brakuje w kwiatkach to po prostu dosadzę, także na spokojny dzisiejszy dzień, taki wiecie, leniwy, bardziej poprzesadzam te kwiatki sobie, muszę wyjąć ze zmywarki jeszcze górę, muszę włożyć brudne naczynia, no, muszę sobie zrobić herbatę zaraz jakiejś fajnej, takiej jesieniarskiej z imbirem, z cytryną albo limonką, może z miodem nawet, no, także dzisiejszy dzień wygląda w ten oto sposób. Słuchajcie, posprzątałam w kuchni, wstawiłam zmywarkę, umyłam zlew i w ogóle w międzyczasie wymyśliłam, że ja będę przesadzała kwiatki w kuchni. Nic bardziej głupiego, bardzo by to głupi pomysł, dlatego że wszędzie była ziemia, po prostu na blacie, na ziemi, musiałam odkurzać, dodałam sobie tak naprawdę więcej pracy, byłam już cała tak jakoś mi gorąco teraz, spocona, przebrałam się szybko w bluzkę od piżamki, będę w niej śmigała, ale porobiłam to co chciałam, przesadziłam kwiaty, w ogóle wiecie, nie tylko te co kupiłam, ale inne przejrzałam i coś tam pokombinowałam z nimi. Trochę uratowałam jednego kwiatka, coś tam mu ziemi dodałam, no, także poogarniałam w salonie też, jeszcze widzę to pranie muszę ściągnąć, może je wyprasuję, a teraz sobie usiądę do herbatki, zaraz Wam pokażę, jaką sobie zrobiłam herbatę, tylko jeszcze sobie wyłączę
lampeczki. Zrobiłam sobie herbatę z imbirem, zrobiłam sobie o jakimś smaku mango, zrobiłam sobie z limonką i z miodem. Także całkiem niezła. No i biorę komputer, zobaczę co tam ciekawego na świecie, telefon, porobię jakieś, wiecie, rzeczy związane z mailami, a potem może się zdrzemnę, jeszcze zobaczę, jak to się ułoży. Spojrzałam do lodówki, szpinak prosi się, żeby go dzisiaj zużyć, bo jak nie, to się popsuje, więc też nie wiem jeszcze, czy nie zrobię tego. I co? Może Wam pokażę później, że jednak w dużą donicę dałam inny kwiat, z takiej, co miałam mieszankę różnych kwiatów, to nie przetrwały te mniejsze, zazwyczaj wygrywa jeden, wiecie, bo ukorzeni się najmocniej i tak jakby, no... Nie ma reszta kwiatów dobrych warunków, żeby się rozwijać, więc został jeden z tamtych, z Ikei też posadziłam gdzie indziej, tam trochę na przepierzeniu zrobiłam. No, także trochę porobiłam, przynajmniej z satysfakcją, że ten dzień nie będzie tak całkowicie, wiecie, przeleżany i stracony. A moją super herbatkę zrobiłam sobie w myszce Miki, jest teraz taki gorący ten kubek. Ale to będzie smaczne, włączyłam stroik i tak, żeby był klimacik. Jak widzicie, położyłam się trochę poleżakować, tak wiecie, no odpocząć i myślałam, że może zasnę, ale na razie mi się jakoś nie chce spać. Znaczy chce mi się spać, ale nie mogę zasnąć, wiecie, mam tak jakby wewnętrznie jeszcze w sobie energię, ale wypiłam herbatę. Na razie nie biorę jeszcze żadnych leków, głowa mnie strasznie boli, tak jakby trochę zatoki, no i w sumie mam katar i czasami jest mi gorąco, czasami jest mi zimno. Ale dzisiaj stwierdziłam, że będzie dzień do gadzania sobie i słuchajcie, teraz już na pewno nie pójdę spać, bo zrobiłam zamówienie, proszę bardzo, i przybędzie do mnie McDonald's, no, 11.15, 11.35, przyjdzie do mnie jedzenie z Maca. Wzięłam kanapek tych z kurczakiem, cheeseburgerów więcej, to jak dziewczynki wrócą i będą chciały na kolację, czy nawet włożę do lodówki, może jutro wezmą sobie do lunchboxu. Po prostu tak, żeby nie było tak, że tylko sobie, wiecie, zamówiłam. Frytek już nie brałam, no bo one nie przetrwają, sobie wzięłam frytki, zjem frytki, kanapkę i to już mi chyba dzisiaj starczy. No i tak to wygląda. Także dzisiaj raczej nie podziałam za dużo, no później jeszcze muszę oczywiście pojechać po Lila. Mam nadzieję, że jak zjem, to może mnie zmuli i się zdrzemnę. No i jest moje zamówienie. Powiem Wam, ups, że prawie zawsze jak zamówię z McDonalda u nas, to brakuje sosu. Zamawiałam zawsze i dopłacam za sos, po czym sosu nie ma. No ale sprawdzimy jak jest teraz. Także... czy jest ciepło. Nie! Włożyli sos. Może były skargi na to, że ludziom sosu nie wkładają. Zabieram się za fryteczki, żeby były ciepłe. No kanapki to słuchajcie, mogą sobie poczekać. Ja i tak, o, i chusteczki, wow. Dobra, zabieram się sos barbecue i frytki. I dalej laba dzisiaj. Trochę się, moi drodzy, zdrzemnęłam. No i jadę teraz po Lileczkę. Widzę, że pogoda jest całkiem niezła, nie pada. Coś czuję, że mam chrypę. Nie wiem, ile się zdrzemnęłam, bo tak czuję, jakbym spała i nie spała, wiecie, znacie to uczucie, jakbyście byli tak jakby w pół, wiecie, już śpicie, ale jeszcze czuwacie. O, to było takie czuwanie, no ale zawsze takie czuwanie też coś daje. Widzę, że zaczynam się świecić, w ogóle pociłam się jak leżałam, także wracam i wskakuję dalej pod kocyk i już wtedy biorę sobie, wiecie, paracetamol. A teraz nie chciałam, bo wiedziałam, że jeszcze będę wychodziła i nie chciałam, że się tak, wiecie, mega zapocić, jak wychodzę z domu, żeby mnie nie przewiało właśnie.